Niebawem Dzień Wszystkich Świętych. Jeżeli ktoś chce poczuć polskość, powinien 1 listopada, najlepiej wieczorem, wybrać się na cmentarz i w tej atmosferze rozświetlonych zniczy pokontemplować to, jak dbamy o groby przodków, to, jak interesujemy się historią. Tymczasem w naszej okolicy jest wiele cmentarzy, które są zupełnie zapomniane. Te groby kryją naszych sąsiadów, którzy mieszkali tutaj przez dziesiątki, a często nawet setki lat. Dziś zapraszamy Państwa w podróż właśnie po takich zapomnianych nekropoliach. A zaczynamy od maleńkiej nekropolii. Niewiele po niej zostało. Zaledwie dwa groby oraz fragmenty, ślady po ogrodzeniu. Jesteśmy w Józefinie, gmina Poświętne. Przed wojną przez dziesięciolecia mieszkało tu wielu osadników niemieckich. Jesteśmy na skraju Ręczaj i Ręczaj Polskich, zwanych w czasie wojny i przed wojną nie bez przyczyny ręczajami niemieckimi. Bowiem już na przełomie XVIII i XIX stulecia pojawili się tutaj właśnie koloniści niemieccy. Przypominam, że od 1795 roku Polska znalazła się w zaborze austriackim. I właśnie wtedy napływali tutaj Niemcy na wielką skalę. Swoje zrobili też zamojscy, którzy właśnie tutaj ich osadzali. I w dzisiejszej gminie Poświętne, w dzisiejszej gminie Strachówka była cała masa wiosek, gdzie większość stanowili także niemieccy mieszkańcy. Jakie były ich losy? Wielu z nich nawet nie znało języka polskiego, żyli sobie w swoim gronie. Można powiedzieć, jak w cudzysłowie, odcięci od świata zewnętrznego. Ale pod koniec dwudziestolecia międzywojennego, jak mówią relacje ostatnich mieszkańców Ręczaj, którzy pamiętają tych Niemców, te relacje były dobre. Często sobie pomagano na polu, w gospodarstwie, a nawet snuto mariaże, małżeństwa mieszane między Polakami a Niemkami. W 1939 roku po klęsce Polski, pobratymcy z III Rzeszy wymusili na tutejszych Niemcach wyprowadzkę na lepsze tereny. Zostali tylko ci, którzy musieli pełnić jakieś funkcje w urzędach gminy lub ci, którzy nie chcieli wyjechać. Była taka rodzina z Ręczaj, która wyjechać nie chciała, to była wdowa i jej synowie. Oni wyjechali dopiero w 1944 roku, a ona wróciła na kilka dni do Ręczaj kilkadziesiąt lat po wojnie. Między innymi po to, żeby zobaczyć ten cmentarz. A
takich nekropolii niemieckich na naszym terenie jest przynajmniej kilka. Między innymi w Mostówce, tu w Ręczajach oraz w Józefinie. Wszystkie są oddalone od siebie o zaledwie kilka kilometrów. Szanowni Państwo, niełatwo było dotrzeć do tego miejsca. Jesteśmy w zaroślach, w lesie, w okolicach Jadowa. Tam biegnie droga na Sulejów, a tutaj droga na Dzierżonów. Przede mną leży nagrobek Katarzyny Skarwiów-Haj. Ta część możemy rozczytać Born in Ad Żyrardów. Jest po angielsku Catherine. Ta część Katarzyna Skarwiów-Haj zmarła w Strachówce, żyła lat 40, jest po polsku. Grób jest natomiast z 1873 roku. Szanowni Państwo, jesteśmy na cmentarzu szkockim. Jeszcze 30-40 lat temu było tutaj kilkanaście takich nagrobków, a do tego miejsca, do tej krypty dało się wejść. Dziś jest to teren zarośnięty, zapomniany. Szkotów do Jadowa sprowadził hrabia Andrzej Zamojski. Ulokował ich w folwarkach ziemskich, w Strachówce, w Zawiszynie, w Równem. Mieli gospodarować na jego terenie i pokazywać chłopom nowoczesne techniki rolnictwa. Przez kilkadziesiąt lat żyli tutaj, umierali. To byli katolicy, zorganizowali na tym terenie swój cmentarz. Dziś już niestety zapomniany, zniszczony, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tutaj więcej grobów, między innymi Waltera Govenlocka. Został skradziony. Jeszcze 40-30 lat temu do tych krypt dało się wejść. Według niektórych przekazów były tutaj, znajdowały się w nich portrety trumienne. Ten teren należy do nadleśnictwa, bodajże Łochów. Może z tego miejsca, jeżeli słuchają nas leśnicy, warto by zaapelować o wycięcie tych krzewów, o uporządkowanie tego XIX-wiecznego cmentarza szkockiego w Jadowie. Przez setki lat byliśmy sąsiadami. Obecność Żydów na naszych terenach datujemy już od czasów staropolskich, czy nawet już od końca średniowiecza. Przed rozbiorami Żydzi prowadzili tutaj karczmy, których było wiele. Przy głównych drogach, przy większych miejscowościach. W XIX wieku Zamojscy zostali właścicielami Jadowa i mieli na tą miejscowość pomysł dzięki tej zacnej familii. Jadów stał się miastem. Powstały fabryki, powstały miejsca pracy, dokąd zmierzała ludność polska, ale
przede wszystkim także żydowska. Ożywił się handel, za który odpowiedzialni byli właśnie Żydzi. Dzisiejszy wygląd Jadowa, charakterystyczny rynek, miejsca, w którym są straż pożarna, kościół, to pamiątka po tamtych czasach. Przed wojną Jadów miał około 1000 mieszkańców, z czego większość stanowili Żydzi. Mieli tu swoją bożnicę, szkoły i mieli tu swój cmentarz. Jego pozostałości przetrwały do dziś. Niektóre z tych nagrobków to nagrobki z XIX stulecia. Jedna z macew to grób symboliczny Sary Litwak z domu Chrynowickiej, jadowskiej Żydówki, która przeżyła Holokaust, wyemigrowała po wojnie do USA i całe życie tęskniła za Jadowem. Losy jadowskich Żydów tragicznie przerwało piekło Holokaustu, piekło II wojny światowej. Niemcy zamknęli jadowskich Żydów i innych także okolicznych w getcie w Jadowie, gdzie umierali. Najbiedniejsi nie mieli szans. Wkrótce losy jadowskich Żydów przypieczętowała likwidacja getta. Większość z nich zginęła w komorach gazowych Treblinki.